Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Była Sodoma książka, która wywołała skandal i pokazała ciemne strony Watykanu. Teraz jest Gomora. Książka, która pokazuje ciemne strony polskiego kościoła katolickiego. Książka, która wstrząsa i przeraża. E, ze mną jej autorzy Stanisław Obirek, były jezuita, profesor. E, dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Oraz Tędy. Artur Nowak, e, prawnik, e, publicysta, pisarz. E, Murasz z akrobata. E, <grym> o akrobacie nie wiedziałem. E, e, tytuł... E, Samo przez się nawiązuje do, do, do Sodomy, stąd ten mój taki wstęp quasi intelektualny. E, ci, którzy. Znaczy, no nie trzeba być osobą wierzącą, żeby wiedzieć, czym była Sodoma i, i Gomora, biblijne miasta e, zniszczone za grzechy e, mieszkańców. E, I rozumiem ten zabieg marketingowy, e, takie nawiązanie Sodoma-Gomora, tylko moim zdaniem ten tytuł powinien być bagno. No, może y, na początek takie doprecyzowanie, że Gomora i Sodoma to nie jest to, co się kojarzy każdemu zwykle, że to jest jakiś grzech sodomski, y, homoseksualny, no, krótko mówiąc, seks. Y, tak naprawdę, wedle najnowszych ustaleń biblistów, również katolickich, chodzi o brak gościnności. Także w tej Gomorze, nawiązując oczywiście i tytułem, i okładką do. Sodomy, Martela. Tak naprawdę chcemy pokazać, chcieliśmy pokazać, i myślę, że pokazujemy dość wyraźnie, że panom, o których najwięcej jest mowa w tej książce, brakuje tego odruchu gościnności, tak jak mieszkańcom Sodomy i Gomory. Znaczy, nie zgodzę się. Ja będę podtrzymywał, że bagno. A ty, Arturze? No bagno, ale też olbrzymia hipokryzja, ale też lęk, bo ten lęk jest wyeksponowany, wybity w podtytule tej książki, dlatego że ja mam takie wrażenie, że polskim kościołem rządzą ludzie zalęknieni bardzo mocno. No oni są oczywiście... Wspólnota strachu, tak? Tak, oni... tak jest zorganizowany kościół katolicki w Polsce. Znaczy kościół nie wyszedł z formuły niewoli. To jest, to jest system to znaczy walki w ogóle, w którym i w tym, tym paradygmacie uczy się żyć. I uczył się żyć przez lata. No bo Beatyfikacja Wyszyńskiego to pokazuje, że, że, że to jest dla nich cały czas symbol tego czasu. Dla nas niekoniecznie to jest człowiek na, na, na jakieś nowe otwarcie kościoła, ale oni są odważni, żeby wyskoczyć, pokrzyczeć, połajać e, e, jakichś tam ludzi, którzy do nich przyjdą. Co nie ma nic wspólnego z ewangelizacją, bo ewangelizacja polega na tym, że się idzie do ludzi, ale oni ludzie się po prostu boją, żyją w tych swoich pałacach, jeżdżą limuzynami, otoczeni są dworem. Klakierów, ludzi, którzy po prostu mówią im to, co oni chcą usłyszeć. I oni się demaralizują. System kościelny w Polsce, zwłaszcza, bo jednak te kościoły zachodnie zostały muśnięte trochę pewnym szokiem związanym z masowym odejściem od kościoła, który nas czeka. A czy już się zaczęło, chyba? To znaczy, to jest równia pochyła. To tak jakby chciał Adama Małysza na progu gdzieś zatrzymać. No nie da się po prostu. Spowolnisz jego wyskok, ale, ale, ale to jest nie do zatrzymania zjawisko to są ludzie, którzy po prostu w tym systemie nie potrafią inaczej funkcjonować. Wyobraź sobie, że jesteś otoczony ludźmi, którzy ci przyklaskują, którzy akceptują wszystkie twoje słowa, którzy wybaczają twoje zbrodnie, a ty jesteś takim carem i mówisz: "Tego księdza chronimy, tego wysyłamy na studia, a tego nie". No wiesz, no, tak to po prostu funkcjonuje. To jest korporacja tylko najbardziej zdemoralizowana, bo w normalnych korporacjach Mamy do czynienia z jakąś przejrzystością, kontrolą. To są pewne sytuacje, na których się nie możesz po prostu pozwolić. Ale y, kościół wyłaniający się z waszej książki to jest kościół przypominający mafijną strukturę. No, rzeczywiście, ja kiedyś się wzbraniałem przed y, tymi skojarzeniami, ale no, trochę poznałem też z autopsji y, mafię na Sycylii, komorę. W Neapolu i tam podstawową zasadą jest milczenie. Omerta. I w kościele rzeczywiście największą cnotą jest milczenie. Jest milczenie wtedy, kiedy trzeba, mówienie tego, co trzeba, co wypada, co i temu komu trzeba powiedzieć. Więc ten rodzaj takiej rzeczywiście struktury nie do końca. Jawnej jest wyrazisty. Nam chodziło o odsłonięcie systemu. Ja sądzę, że ten system funkcjonuje na zasadzie właśnie mówienia tego, co trzeba temu, komu trzeba. Czyli no, mafia. W tym sensie absolutnie ta struktura jest. No, mówiąc, że nie pasuje do demokracji, to jest mało powiedziane. To jest tak naprawdę struktura, która rozsadza demokrację od wewnątrz, bo wszelkie mechanizmy tego, o czym Artur mówił, takiego transparentnego, przejrzystego e, ulepszania, polepszania, wyrzucania jakiegoś. E, Zachowania czy, czy nawet osoby, która psuje system, tutaj mamy, mamy coś odwrotnego: Chronimy. chronienie. Tak jest. No, więcej, awansowanie tych, którzy szczególnie no, przykład odległy, bo może lepiej zawsze pokazać, jak to na zewnątrz wygląda, ale na przykład kardynał Lo. To było 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych, jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. Wydawałoby się, że człowiek odpowiedzialny za korupcję, za tuszowanie pedofilii w kościele bostońskim, powinien być pierwszym napiętnowanym, A został do Watykanu. I to na pozycję no, bardzo wygodną. Został szefem jednego z najpiękniejszych kościołów rzymskich, Santa Maria Maggiore. I to pokazuje, że ten system nie od dzisiaj działa. Z kilkanaście tysięcy dolarów do końca życia. Złote, a skromne. E, co według ciebie Arturze e, może być najbardziej wstrząsające dla czytelnika w tej książce? Znaczy, no podajemy wiele nazwisk, wiele historii jest tutaj... Tu podaj, jak... Nowych. Znaczy, no, trzeba sobie to powiedzieć, bo Jędraszewskiemu się to należy. Jędraszewski, który jest czołowym homofobem polskiego kościoła, no ma niejasną przeszłość, jeśli chodzi o jego relacje z arcybiskupem Pecem. Wiadomo, kim był Pec. Pec został przy Pawle VI, o którym napisano pasłe księgi już na temat jego homoseksualizmu. On był zbulwersowany, kiedy przypisywano mu taką relację z Aldą Moro, ale to nie jest tylko. Aldo Moro, człowiek kompletnie niewykształcony, który doktora, jak ustaliliśmy, obronił jakimś kompletnym cudem. Prawdopodobnie no, był nacisk z góry, żeby on w tej szacownej. Ale o kim teraz? Mówimy o Petsu teraz. A o Petsu o i on był takim człowiekiem, no, który został który od, od z Watykanu został wysłany do Polski za kary przecież. Zaraz no. o tym powiemy. To nie była kara. W każdym razie Marek Indroszewski był zawsze takim wzorowym uczniem, to jest stara szkoła poznańska. Peca. Też, natomiast on zawsze chciał robić karierę. To jest w ogóle jego ścieżka jego ścieżka, jeśli chodzi o karierę w kościele, to to, 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 to był nastawione po prostu na to, że on chciałby po prostu zostać biskupem. Skandalem to jest obrzydliwe. On się założył z jednym z duchownych, który z nich pierwszy zostanie biskupem. w w woko, ono wspólnie gdzieś tam sobie jeździli nad morze. To była bardzo zażyła relacja z, z czasów Piednoszywskiego w kolegium Polskim. I prawda była taka, że, że, że no, nie wiem, jak to było, który, którego gdzieś tam sobie wyhaczył, ale to była za taka, taka duża przyjaźń. A przepraszam, Jędraszewski i Pec to byli kochankowie? O... Wiesz co, spotkaliśmy się z takimi opiniami, ale nie mamy na to jakichś twardych hmm. dowodów. No trudno, żebyśmy na to twarde dowody mieli. No, wiesz, to takie rzeczy wychodzą gdzieś tam po latach. Ale ten czołowy homofob polskiego kościoła no był admiratorem... Tak, czołowy homofob kościoła w Polsce, arcybiskup Marek Jędraszewski, był admiratorem... Juliusza, PECA i to trwało przez całe życie PECA, więc ten człowiek jest albo na zasadzie jakiejś wyparciowej, związanej ze swoją seksualnością, to robi, co pokazuje przykład kardynała Brajana. Zdaje się, który też tak zwalczał homofobów, a na końcu się okazało, że jest po prostu gejem i został wyautowany. A homoseksualistów zwalczał, nie homofobów. E, homoseksualistów, tak, tak. I, I to jest dla nas szokująca historia. Szokująca jest dla nas historia biskupa Mileskiego, który e, lubi przychodzić e, gdzieś tam do mediów. Oczywiście, jak zostanie zaproszony, jak sobie e, sprawdzi, że to będzie bezpieczny, przyjazny no. dziennikarz. Opowiada. O, o tym, że homoseksualiści roz, roz, rozwalają kościół, naprawdę no jest taka, że biskup Milewski, będąc już biskupem, pojechał sobie do Anglii i spędził miesiąc z korepetytorką, która w tym czasie mieszkała tam sama. Nie pojawiał się w kościele, wybuchł z tego powodu skandal e, i e, biskup Milewski miał z tego powodu dość duże kłopoty. W ogóle historia diecezji polskiej to jest oczywiście przykład e, poprze, 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 tych wszystkich biskupów, to jest, to, to pokazuje tą Gomorę. No był tam biskup, który udzielił ślubu swojemu dziecku. Wiemy, kim jest biskup Libera. Jaka, I opisujemy też, jaki był udział w tej aferze. Największej chyba aferze majątkowej Trzeciej Rzeczpospolitej, dotyczącej komisji majątkowej. To są rzeczy skandaliczne. To są miliony złotych, dziesiątki milionów, a może nawet miliardów straconych bezpośrednio przez państwo. To jest skandal, który polega na tym, że wszystkie ekipy bez wyjątku polityczne pasły ten kościół po prostu. Kościół jest takim spasionym, tłustym kotem, który kompletnie nie rozumie, że te przywileje za chwilę się skończą. I jest zły po prostu i dlatego jest ta agresja ze strony biskupów. To, jest, to są te połajanki e, e, arcybiskupa Gondeckiego, e, który już atakuje w tej chwili pis za nowy ład, bo tam jakieś. Podatki mu się nie zgadzają, twierdzi, że Kościół jest prześladowany, bo to są ludzie, którzy nauczyli się po prostu przepychu. Jeden z księży powiedział nam e, pewną rzecz, która jest bardzo e, znamienna. Ci ludzie kompletnie nigdy nikogo nie ewangelizowali. I oni po prostu dają Franciszek, to jest jakieś ciało obce. Oni... Jeździli na pustych, jedli sobie golonki, popijali sobie alkohol po prostu, głosili jakieś homofobiczne kazania, no i w tej chwili kompletnie się w tym nie odnajdują. To jest ostatnie pokolenie, które ma jeszcze kasę po prostu i się wyżywi. Co będzie później, to ich kompletnie nie interesuje. Oni po prostu tak właśnie kochają Kościół, że kochają przede wszystkim siebie. Z słowa, a według ciebie, co, co może być zszokować najbardziej czytelnika? Znaczy, cała książka jest rzeczywiście taką, jak u Hitchcocka, że jest okładka z trzęsieniem ziemi, a potem jest, jest już tylko gorzej. No dla mnie takim, myślę, też powiem kilka słów o Jędraszewskim, bo wydaje mi się, że jest to wyjątkowa postać w tym dość. No, człowiek, który się opowiedział jasno, politycznie też przecież. No, jest jednym z kapłanów religii smoleńskiej. Jest jednym z. No tych, I to, to, na to bym chciał zwrócić uwagę naszych widzów, że on był tym, który bezpośrednio jest u, u źródeł takiego głębokiego kryzysu moralnego Kościoła Poznańskiego. Wtedy, kiedy z ogromnymi trudnościami tam docierano do Jana Pawła II, żeby mu jednak ten grzech w, w seminarium uświadomić, że biskup, który ma chronić, Seminarzystów, ich po prostu molestuje e, i to wszy wszy dla wszystkich jest e, tajemnicą Poliszynela. E, rektor wtedy Tomasz Węcławski, który dzisiaj e, funkcjonuje jako Tomasz Polak, e, apostata z Kościoła Katolickiego, myślę, że jednym z powodów był właśnie ten szok, że on jako rektor chce chronić kleryków i nie tylko, że jest e, lekceważony pomijany przez peca, właśnie nie łaska na niego spadła, ale jeden z biskupów pomocniczych, czyli właśnie Jendraszecki wtedy łamie kręgosłupy, klerowi poznańskiemu domaga się podpisywania lojalki. I to dla mnie jest myślę, że jednym z efektów ubocznych tej książki będzie przypomnienie pewnych rzeczy, Ludziom, którzy dzisiaj uchodzą za autorytety moralne. Okej, okay, ale bo mówimy, teraz skupiliśmy się na biskupie, arcybiskupie Jędraszewskim, no, ale on sam siebie arcybiskupem w Krakowie nie zrobił. To jest decyzja Watykanu. W takiej, że tak powiem, powszechnej opinii panuje przekonanie, że, że Kościół to jest najlepsza instytucja wywiadowcza. Że Kościół wie wszystko o wszystkich, a szczególnie o księżach, to już na maksa. Teczki, komplet informacji. Więc ktoś podejmując decyzję o tym, że pan Jędraszewski będzie teraz w Krakowie, w miejscu szczególnie ważnym dla kościoła w Polsce, no przecież wiedział, że to jest człowiek, który był wcześniej związany z pecem, który ma takie, a nie inne poglądy, który robił takie, a nie inne rzeczy. Więc bo. Nie chciałbym, żeby powstało też wrażenie, że ten Jędraszewski tam się zjawił sam z siebie i, i ogłosił się tutaj jakimś najważniejszym z najważniejszych. On został jednak wskazany przez papieża na to miejsce. Ja myślę, że dotykasz tutaj istoty sprawy. To znaczy, mhm. rzecz właśnie taka propos tego znakomitego funkcjonowania dyplomacji watykańskiej. To jest prawda, oni mają taki system informacji, że KGB wysiada przy tym. Ale. I to nigdzie o tym nie mówiłem, teraz mi przyszło do głowy. Podzielę się z naszymi widzami pewną informacją osobistą. Otóż ja miałem bardzo grube dosie w Watykanie jako jezuita. I to dosie było regularnie niszczone przez mojego przyjaciela. Który mi o tym powiedział, który był wysoko postawiony w Watykanie. Ale to były donosy na ciebie? Co to było? Tak. Donosy. donosy wszelkie możliwe moje wystąpienia w mediach, jakieś nieprawomyślności. No krótko mówiąc, donosy, bardzo obfitą teczkę miałem. I kiedy w 2000 chyba to było trzecim roku, albo drugim. Wypowiedziałem się krytycznie o Janie Pawle II. On mi powiedział, Staszku, no tego już nie mogę usunąć. Wybacz, są granice. Co to ilustruje? To znaczy, że ten znakomicie system gromadzenia dat jest jednocześnie, ma jakby drugie dno niszczenia akt. I sądzę, Żeby nie, nie robić samym sobie problemów. Tak? tak. I sądzę, że polski Kościół wypracował mechanizm raz selekcji dokumentów, które trafiały na biurko decydentów watykańskich, a z drugiej strony niszczenia. Już w drodze pojawiają mm. się teraz nowe dokumenty w ipn które pokazują, jak bardzo listy pisane do Jana Pawła II nie trafiały na to biurko. Po prostu system filtrów był taki mocny. I odpowiadając na, konkretnie na, na kazus Jędraszewskiego, jak to jest możliwe, że człowiek, który dla nas jest tak ewidentnym przykładem moralnej zapaści robi karierę. Ale też zaprzeczeniem tego, co głosi Franciszek. Tak, tylko że Franciszek może, i to jest też dobry przykład, przecież on mianował Barozo, jednego z najbardziej szkodliwych księży chilejskich, który chronił notorycznego drapieżcę Karadimę. Mianował ostatnio jakiegoś brazylijskiego, argentyńskiego biskupa, który się okazał no, pedofilem. Krótko mówiąc, jeżeli Franciszek podejmuje błędne decyzje, w, w krajach o, swego języka, no to łatwo sobie wyobrazić, Myślę, jak przez języ jak informacje z Polski dochodzące tam są kontrolowane, są yy, wybierane itd., itd. Czyli decyduje to, kto ma dostęp do ucha papieża. Są, ale też generalnie tak. są pewne patenty. Na pewno jest patent homoseksualny. No, przy, wszyscy chłopcy Gulbinowicza. Przecież o, o Janiaku, kiedy on miał zostać biskupem pomocniczym we Wrocławiu, e, zawiadomiono Nucjusza, bo dochodziło tam do jakichś naduczyć na tle homoseksualnym. już oczywiście, jak to w Polsce, schował to wszystko do biurka i Janiak został biskupem. Tak? Jak to się dzieje w, tym, w kościele, który wydaje w 2005 roku jakieś instrukcje, no, że gej nie może zostać wyświęcony na księdza, tego nie wiemy. Tych przykładów jest więcej. Ten cały anturaż Polaka wokół Jana Pawła II. Stasiu mówi tutaj o filtrach, żeby papież nie wiedział. Tylko to nie jest tak, jak wszyscy myślą i to wychodzi nam ewidentnie z tej książki, że papież nie wiedział. Dobry car, źli doradcy. Nie. System polega na tym i po to są te filtry, żeby do papieża nic dotarło, żeby nikt nie mógł powiedzieć przecież papież wiedział. Oni są po to potrzebni. Tacy ludzie jak Dziwisz jak Sodano. Najgorsze męty były awansowane w czasie tego pontyfikatu. To jest sprawa kardynała Greera. My ją opisujemy. No to jest po prostu jeden wielki skandal. Kilka tysięcy ofiar. A czy, ty, czy, czy ty do mnie właśnie mówisz to, że Jan Paweł II to był taki ktoś jak ojciec chrzestny, który zna swoich najbliższych współpracowników, a nie interesuje go już co robią kolejni? No na to wychodzi, no, zobaczmy, kim on się odwraca. Znaczy, i, I że przyjmuje, że okay, robią złe rzeczy, ale robią je dla dobra Kościoła, tak? Znaczy, Wielu księżyców. Czy, czy, czy to jest takie założenie, wiesz, że papież zakłada, ok, wiem, że wy robicie, będziecie robić złe rzeczy, będziecie tuszować, kłamać yy, i, i manipulować? No, ale robicie to dla dobra kościoła, więc ja odwracam głowę i w ogóle nie patrzę w tą stronę. I znaczy, ta się tu się wypowie na temat y, y, Jana Pawła II, pewnie szerzej. Na, do nas trafia to, co, o czym nam powiedział Dominikanin Tomasz Doyle. On nam powiedział, że Wojtyła nie mógł być innym papieżem, bo kształtowały go trzy systemy totalitarne faszyzm, komunizm i Kościół katolicki. No i Wojtyła musiał taki po prostu być. On kompletnie był w regresie. Tu w Polsce się przedstawia go jako osobę jakąś postępową, soborową. Dziwisz mówi człowiek soboru. Otóż absolutnie jest to nieprawda. On ciął wszystkich postępowych profesorów. Promotor jego pontyfikatu, z którym Staszio się spotkał zresztą, chciałbym, żebyś o tym powiedział, był bardzo mocno nim zawiedziony. Otaczał się no jakimi ludźmi? No, Otaczał się Kowalczykiem, yy, który, który się chwali. Piszę o tej książce, że przez jego ręce przeszło 80% nominacji biskupich, jakich to teraz widzimy. No tam nie ma żadnego człowieka postępowego, z którym, którego warto by było posłuchać. No, jest biskup Ryś który jest taki niby przystępny, siądzie przy piknikowym stole, wyjdzie do pielgrzymów, poda rękę, nie nakrzyczy i uśmiechnie się nawet. To pokazuje stopień zdemoralizowania naszego społeczeństwa, że my wpadamy po prostu w zachwyt. No że ktoś się normalnie zachowa. Że ktoś się normalnie zachowa. Jest to jakiś wyjątek, który potwierdza reguły, że mamy do czynienia z tym całym takim buractwem. Ale wiesz, to w polityce też jest. Jesteśmy jednak bardziej na wschód, jeśli chodzi o taką mentalność. Znaczy, mhm. Lubimy, żeby władza to była władza. Jeśli nawet nas wkurza jeżdżący prezydent pięcioma samochodami ochrony, no ale to, to jest władza. Atrybuty władzy, pewne insygnia muszą być, bo wtedy dopiero władza jest władzą. Myślę, że to jest jakaś taka nasza mentalność, że nam bliżej do, do, do właśnie Rosji na przykład w takim myśleniu niż do Danii czy tam krajów skandynawskich, gdzie premier potrafi na rowerze jechać do pracy. Ale to się przeniosło właśnie do Watykanu w 78 roku po krótkim pontyfikacie bardzo obiecującym Jana Pawła I, którego, który zginął w jakichś niejasnych okolicznościach. No przyszedł Jan Paweł II. Coś może powiedz, bo to jest ciekawa historia. Znaczy, ja mam problem z Janem Pawłem II z tego względu, że, tutaj. Że, że mam opinię krytyka. Tak, On by miał to, sobą. tak że, że jestem głównym tutaj nienawistnikiem naszego największego Polaka i papieża. Otóż chciałbym od razu powiedzieć, że tak nie jest. Ja po prostu bardzo dużo wiem o sposobie funkcjonowania Watykanu, dzięki temu, że byłem w zakonie, który uchodzi słusznie za taki, no, generał jezuitów jest nazywany czarnym papieżem. Za Wojtyły to oczywiście tak nie było, ale rzeczywiście, na przykład Pius XII wierzył ślepo. Lecz Pius XI, generałowi Jezuitów, Władimierzowi Leduchowskiemu. To znaczy jest pewna tradycja. No i tak się stało, że przez te prawie 30 lat byłem w centrum działań, w oku cyklopa. Tak? Bardzo dużo wiem na ten temat. I, I chciałbym od razu zaznaczyć, że to nie chodzi o jakąś, że to, co my w tej książce piszemy o Janie Pawle II, to jest tak naprawdę odsłanianie mechanizmów świetnie znanych na świecie. Jan Paweł II nigdy nie był hołubiony. Był wielkim rozczarowaniem dla tych, którzy go rzeczywiście wylansowali. Chodzi tutaj, Artur wspomniał o kardynale Francu Kenigu z Wiednia. To była jedna z największych postaci kościoła europejskiego. Człowiek dialogu, który był. Wiednia no, jest dobrym miejscem, żeby rozmawiać między Wschodem i Zachodem. I tak naprawdę to jest taka anegdota, ale, ale myślę, że dobrze ilustruje. Ja miałem szczęście się spotkać z kardynałem Kenigiem pod koniec lat 90. No i go zapytałem o coś, co wszyscy wtedy wiedzieli, że to był tak naprawdę ten kreator Wojtyły jako papieża. Ja mówię, no, księżę kardynale, jak to to było z tym? Naprawdę ksiądz miał wpływ na, na no, wybór Wojtyły tak się trochę szelmosko uśmiechnął, mówi tak, no spotkałem się z Wyszyńskim, jak był ten pad między Syrym i Benelim, tym dwóch, dwóch się Włochów biło o to, czy wygra progresista, czy, czy konserwatysta, no i pojawiła się konieczność alternatywy, ktoś trzeci. No i wtedy właśnie Kenig rozmawia z Wyszyńskim i mówi, księże kardynale, myślałem, że może ktoś z żelaznej, za żelaznej kurtyny mógłby być kandydatem i na to zareagował, Wyszyński, no nie, ja nie mogę. Polska mnie potrzebuje. No i, i, i komentarz Keniga był taki, no ja nie o nim myślałem. E, no i w każdym razie rozmawialiśmy o tym, jak to było, i on oczywiście był zbyt wielki, żeby się żalić, jakim rozczarowaniem był Wojtyła po tych kilkunastu latach, ale właśnie pracując nad książką, dotarliśmy do różnych źródeł. Właśnie te lata 90. to było największe napięcie między Austrią, kościołem austriackim, a yy, Wojtyłą. No ze względu na nominację. Ze względu na nominację. I to jest właśnie coś, co tłumaczy, dlaczego wpływ Jana Pawła II był taki destruktywny. Że on niszczył lokalne kościoły, dlatego że uważał, że postępowi teologowie... Czy postępowi biskupi tak naprawdę yy, nie będą wierni konserwatywnej nauce humanewite? Bo to w gruncie rzeczy chodziło o trzy, cztery rzeczy. Antykoncepcja, aborcja, kapłaństwo kobiet, celibat księży. Jeżeli ktoś miał w tych czterech sprawach wątpliwości, był spalony. A kto wiedząc o tym, że te cztery sprawy są decydujące, deklarował, że absolutnie te cztery rzeczy są nie do ruszenia, yy, był nominowany. I tak było właśnie z Grörem. Były pisemne instrukcje tak, w Ameryce. Tak. tak Hans Hermann Gröer został z kapelusza wyjęty prawdopodobnie, dlatego że jego. Kreatorzy wiedzieli o jego przeszłości właśnie tej. Przestępstwa seksualne. E, i wiedzieli, że będzie posłuszny. To jest pewna teza, którą trzeba udowodnić. Może będzie jeszcze okazja, żeby o, o tym kiedyś napisać, ale w każdym razie to był ten mechanizm niszczący kościoły lokalne. Także no, dla Keniga to było ogromne rozczarowanie, ale takich rozczarowań było wiele. P powiedzcie mi, jak, jak, jak się pisze wspólnie taką książkę? Bo w ogóle napisanie książki nie jest rzeczą łatwą, e, a, a we dwóch tym bardziej. To się zaczęło w czasie pandemii, zaczęliśmy pisać sobie taki esej, e, ale stwierdziliśmy, że tyle się dzieje, że warto to wszystko jakoś spisać. E, no mamy jakieś kontakty, Stasiu, przede wszystkim kontakty międzynarodowe. Udało nam się porozmawiać do tej książki. Ale nie, nie, bo ty, ty zaczynasz zachwalać, Ale co, za, co, jest, zaraz. co jest w książce. Ja się pytam... Jak dwóch autorów y, tworzy jedno dzieło? Różnie to bywa. No, ja napiszę jakiś tekst, Stasiu coś tam od siebie doda, albo odwrotnie, po prostu. Oczywiście mamy pewien jakiś azymut. Y, y, który... No więc ja powiem tak. <śm> no, ja powiem tak, że to jest bardzo dobra kombinacja. To jest komplementarność dwóch kompetencji. Ja na, y, napisałem kilka, może kilkanaście książek wcześniej. I moje wszystkie książki są nudne. Bo to są książki pisane właśnie z takim e, przeświadczeniem, że teologia, że historia to jest coś, co się e, tak snuje. Trzeba to komentować, szukać źródeł. I nagle pojawia się bo, ktoś... ty jesteś, bo ty jesteś poważnym eseistą, ty piszesz prace naukowe. No. Nie ja wiem, co... a kim jestem? A ty, a, a, a ty jesteś? A ty jesteś y, pisasz. Y, Sensacyjny, tak to nazwijmy. <grymne> ale to, to gatunkowy. Nie, ale ja, myślę, że gatunkowy. Tomek nie, nie myśli o Żartuję, tym jako, ja jako yy, wadzie. To Jasne. jest zaleta. To jest właśnie kombi, sku, kombinacja dwóch wrażliwości. Dwóch przeciwności. Artur yy, ma ucho na to, co się dzieje tu i teraz i mówi napiszmy to, napiszmy hmm. to. Co myślisz? A ja yy, oczywiście uważam, że teologia powinna być zanurzona w rzeczywistości. To jest to jest moje całe życie, teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia pisze się wieczorem. Mhm. Natomiast cały dzień jest się zanurzonym, tak jak Artur, w tym mięsie życia. no, okay, no dobrze. Tylko, że nie, nie odnosisz wrażenia, że Artur ma ADHD, bo ja takie odnoszę wrażenie, nie. że on ma ADHD. I jestem ciekaw, jak, jak, czy potrafisz go kiełznać? Bo ja sobie wyobrażam, że on jest w stanie zadzwonić do ciebie 10 razy w ciągu dnia. Bo coś mu się nowego przypomniało i coś jeszcze chcę dorzucić do książki. Słuchaj, to nie jest nasza ostatnia książka. Ja nie będę tutaj spalał <grym> wszystkich sekretów naszych, bo a. uważam, że e, y, zatrzymam się na tym. Komplementarność oznacza, że ja bym tej książki sam nie napisał ja i duszę, że mimo. Artur. Więc krótko mówiąc, jest to dobra kombinacja, a jak... O, o kuchni, o sekretach, jak nie, nie będzie. się mówić. działo w Vegas, zostaje Vegas. Nie mów, że e, e, kto wydaje, wydawnictwo Agora. Nie, Agora nie wysłałaby was do Vegas, żebyście pisali książkę. No, nie, Wiesz nie co, wreszcie. nie trzeba było żadne wydawnictwo w Polsce nie wysłałoby was do Vegas. Może po tej książce odmyślam. Tego wam życzę. Mam nadzieję, że, że, że książka będzie czytana i kupowana. W tej książce, znaczy, czytając tę książkę, wróciło do mnie takie pytanie, które często na różnych spotkaniach autorskich mi zadawano. Czy nie uważa Pan, że rozwiązaniem części problemów kościoła byłoby zniesienie celibatu? Bo tak jakby się zas zastanowić, to ten celibat powodujący, że ta cała struktura hierarchiczna jest tak oddzielona, że, że, że ten kościół instytucjonalny żyje sobie, a życie jest gdzieś obok, że oni są tam ci księża ciężar duchowni zanurzeni w tych intrygach, knowaniach, walce o pieniądze, wpływy i tak dalej, że i teraz mnie chodzi o skandale seksualne, tak? czy, czy ich by było więcej czy mniej, ale w ogóle czy zniesienie celibatu nie zmieniłoby wszystkiego w kościele. Nie, myślę, że nie. Dlatego, że kościół kościoły poreformacyjne, w których nie ma celibatu, które zniosły ten przykry obowiązek, mają problemy. To znaczy, wydaje mi się, że problem nie tyle jest w celibacie, tylko w sposobie traktowania ludzi ścieżki karier, w klerykalizmie. w klerykalizmie i hierarchikalizmie. To jest ten drugi termin, nowy, ale wydaje mi się, że jest ważnym dopełnieniem klerykalizmu, bo klerykalizm to jest taka no, sekta, kasta ludzi nietykalnych, którzy innych traktują jako stopnie do kariery. No, ale oni tak są formowani w seminariach. Właśnie, a hierarchikalizm to jest kasta w kaście, to są ci naj, najbardziej uzdolnieni. To są którzy, szczególnie wybrani przez Boga. Którzy właśnie już w seminarium chwytają wiatry, którzy wiedzą, z kim trzeba rozmawiać, którzy wiedzą, co powiedzieć, kiedy i tak dalej. I to są właśnie te błyskotliwe kariery ludzi typu Jan, Janiak. Janiak, Jankowski, Rydzyk, bo to są osobowości, no przecież to nie odkrywam Ameryki, nie odkrywamy Ameryki, przecież ci Ludzie w, w czasach PRL-u nie byli znani. To nie były jakieś mocne osobowości typu, nie wiem, ojciec Wiśniewski, e, no, opozycjoniści, ksiądz Popiełuszko. Tutaj mamy z, z, o, do czynienia z oportunistami, którzy dopiero odzyskali jakby nagle siłę głosu po zmianie politycznej, kiedy odwaga przestała... cokolwiek Staniała, staniała bardzo. I mm. właśnie wtedy oni nagle są tymi, którzy zawsze walczyli, którzy zawsze byli przeciw. Także tutaj, wracając do Twojego pytania, ja bym, moje, moje rozwiązanie, jeżeli mnie pa, papież zapyta, jak Obirek, mówcie, jak, jak uważacie, trzeba ten problem rozwiązać? Nie, powie Stasiu. Stasiu <grym> a ja staszku Stanisławie. Ojcze Franciszku, ja bym powiedział tak, kto chce, niech sobie żyje samotnie, bo jest 10% ludzi aseksualnych. Są tacy. Nie zmuszam nikogo do, do żeniaczki. Ale te 80%, którym geny buzują, chromosomy buzują w seminarium, którzy nie wiedzą, jak sobie poradzić z tą seksualnością, powinni, tak jak w kościołach prawosławnych, mieć możliwość żeniaczki czy w tej chwili, myślę, już powinno być uwzględnione również partnerstwo homoseksualne. Bo to jest abstrakcja w ogóle. Znaczy, Kościół na to się nigdy nie zgodzi. Ty, zgodzi się. Po prostu Kościół jest rzeczywistością kulturową. Kultura się zmienia. Przecież Kościół bardzo dużo wziął z filozofii greckiej. Dlaczego nie może wziąć również miłości homoseksualnej? Uważam, że to zostało... Z, nie tyle zapomniane, bo homoseksualizm w kościele kwitu i będzie kwitł, tylko że dopiero współcześnie jest tak bardzo napiętnowany i to przeważnie przez homoseksualistów ukrytych, wypartych albo nie wypartych, tylko nieujawnionych. Więc w tym sensie ja bym był za tym, żeby, żeby było to pozostawione wyborowi i wtedy prawdopodobnie to napięcie, które istnieje, znacznie by zmalało. Arturze, czy jak zobaczyłeś tę książkę, tak? W całości już wszystko zebrane. To nie miałeś takiego poczucia, że nie wiem, że może robi, robisz krzywdę wielu dobrym księżom, którzy nie nagrzeszyli, którzy wypełniają swoją posługę. Wiem, że to jest pytanie tendencyjne, ale tłumacz ale, chcę, ale wytłumacz się, bo. Bo obraz jest przerażający. Znaczy obraz, jaki wyłania się z tej książki, to jest e, dla kogoś myślącego e, po, po przeczytaniu takiej książki, no to jest e, no, szok. E, szok. E, dla kogoś, kto nie, nie śledził tego tak na bieżąco i, i się nie wgłębiał, dowie się też wielu nowych rzeczy, ale myślę też, że e, znaczy, ta książka e, no, uderza. W Kościół I, mm -hmm. i tutaj nie, 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 chyba nie, nie, nie macie wątpliwości, że tak będzie odebrana. Znaczy, ja mam wielu przyjaciół wśród księży. Nie jest tajemnicą, że mieliśmy kilkudziesięciu insiderów, jeśli chodzi o duchownych. Bardzo chcieliśmy im w ogóle podziękować, bo ich informacje, spostrzeżenia były bezcenne. Tak na marginesie ci powiem, że. O Macieju Ziębie nie powiedziało nam tylu byłych dominikaninów, co, co, co powiedziało nam obecnych. To jest szokująca historia rodem z, z Dostojewskiego. na no, chyba, chyba dopiero wyjdzie wszystko jeszcze. 15 września, ten, z tego co słyszę, raport ma być wstrząsem. No, myślę, że wstrząsem jest to, co my piszemy o Ziębie, kim ten człowiek po prostu był tak naprawdę, jak on był zanękniony, jak bardzo był pogubiony. I to jest ten paradoks, o którym mówił Stanisław, że no właśnie, według jakiego klucza ci ludzie gdzieś tam zostają jakimiś przełożonymi prowincjałami. Powiem tylko tyle, zrazę, że podczas zakończenia jego kadencji drugi raz, kiedy był prowincjałem, jego załóżnicy, ślepo mu posłuszni, ziębici tak zwani, publicznie go oskarżyli, że ich oszukał, że ich wykorzystał i przeprosili za to, że się dali mu zwieść. Natomiast, no, te, przez lata był autorytetem. No by... tak, no, on jest wiemy. ojcem wielu karier dziennikarskich, wielu karier to prawda, to prawda. prawniczych. To jest człowiek, do którego jest ten kościół liberalny dość mocno przylepiony. No, prawda o nim jest taka, że to był człowiek lękowy. Dochodziło do takiej sytuacji, że on wysyłał tych swoich szpiegów do różnych klasztorów, gdzie, gdzie mieli szpiegować, co o ziębie się mówi. Przed rozmową z ziębą, jak dochodziło do, takiego, do takiej konfesji przed nim, bo ktoś coś źle o nim powiedział, zażartował nawet. Tak? To taki ksiądz musiał przez 10 minut się pomodlić, potem zięba go brał na rozmowę i potem musiał się modlić jeszcze przez następne 10 minut. Był po prostu próżny, zapatrzony w siebie. Stasiu opowiadał tutaj trochę o Celibacie, a ja myślę, że Kościół jest takim miejscem zaprojektowanym Ale, Bo ja powiedziałem o tym, że, 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 że ta książka uderza. Ale Coś, wielu tak księżyn wydarza. udzieliło nam wielu hmm. informacji, dostaliśmy masę dokumentów. No wiesz, no generalnie, jeżeli nas nie interesują księża i kościół, który jest w okopanej twierdzy. To, to, to w ogóle nie mamy tutaj nic wspólnego. Niech oni się okopują dalej. Po prostu oni wszyscy czekają na tą książkę i wiemy, że będą taką forpocztą naszej reklamy, dlatego że kościół potrzebuje po prostu wstrząsu. Kościół potrzebuje. To znaczy to Kościół się chyba musi w, ten, w tym formacie rozsypać po prostu, żeby, jeżeli ma rościć sobie jakieś prawo do bycia autorytetem moralnym. Politycy niech sobie spojrzą po prostu w badania. Ponad 80% Polaków nie ufa episkopatowi, czy to są wyborcy PiSu, czy to są wyborcy Platformy Obywatelskiej. To jest obciach po prostu, jeżeli ktoś się z Kościołem po prostu blatuje, bo w tej chwili jest to moim zdaniem kontrskuteczne. I ci ludzie, którzy są blisko nas, którymi się przyjaźnimy, na taki wstrząs po prostu czekają. Oni chcą mieć normalny kościół i idąc przez miasto, w sutannie, a jest im trudno coraz bardziej, nie chcą być identyfikowani z tym homofobicznym głosem, z tą taką ksenofobią wręcz, tylko chcą być, wrócić do tego formatu prostego, biednego kapłana, który jest blisko ludzi. Oni też mówią na temat tego, że no, obrona celibatu jest po prostu irracjonalna. Żeby większy głos w tym kościele miały kobiety. Mary McKellis opowiadała nam, była prezydentka Irlandii, kiedyś Wojtyła zakpił sobie z niej, że jej mąż powinien być prezydentem Irlandii. Wzięła Wojtyłę na bok i zażądała, żeby ją przeprosił. Takich kobiet przy Wojtyle, przy, przy, przy innych polskich hierarchach po prostu zabrakło, gdyby było, nie dochodziłoby do takich tragedii. No niestety, tak to się kończy, jeżeli mężczyźni chcą. Rządzić światem i nie liczą się z tym bardzo potrzebnym, nie pierwiastkiem nawet, z tą wielką siłą kobiet, które by mogły uzdrowić wiele sytuacji. Tak jest moje zdanie. Artur powiedział, że Kościołowi potrzebny jest wstrząs. Ja stawiam tezę, że największy wstrząs tych ludzi, którzy dzisiaj stoją na czele Kościoła, nie zmieni. Że, że, że to jest, to, to już oni są okopani. Oni, oni mają kasę, oni jeszcze mają kasę. Tak, i że tutaj kolejne skandale y, oczywiście spowodują pewnie to, że kościoły będą jeszcze bardziej puste, że jeszcze mniej dzieciaków będzie chodziło na religię, natomiast y, w myśleniu i działaniu tych ludzi to nic nie zmieni. A jak ty uważasz? Wiesz, mówisz jako autor dwóch filmów ważnych, które y, takim wstrząsem były. Jeden przekroczył 20 milionów y, widzów, i to był. To były filmy o Kościele i też masz łatkę antykościelnego twórcy. No, nie przynika się, kto bardziej. większą łatkę ma. Nie. Chodzi mi tylko o to, że w tym momencie twoje filmy, czy wasze filmy, są częścią procesu oczyszczenia kościoła. Tak, ale czy wierzysz w to, że ci, którzy dzisiaj stoją na czele tego polskiego kościoła, są w stanie się zmienić i zmienić kościół? Kościół, to jest banał, który powiem, ale Kościół się nigdy nie zmieniał sam. Zawsze potrzebował nacisków z zewnątrz. Wszystkie reformacje, reformy Kościoła, o których profesor Polak tak dużo pisał i wie o czym pisze, aż doszedł do tego, że jądrem chrześcijaństwa jest ateizm. To jest mocna teza, która budziła mój sprzeciw, ale jeśli się w nią myśleć, myślę, że jest coś na rzeczy. To znaczy, że ludzie, chrześcijanie również, mają to do siebie, że tworzą Boga na swój własny obraz. Ale żeby to człowiekowi uzmysłowić, również księżom, polskim biskupom, że to. Co oni że reprezentują, Że nie urodziła się w Częstochowie. Że się nie urodziła w Częstochowie. A jest że tak nie naprawdę. Jest synem Bacy spod Tak. <grym> że to y, musi ktoś im powiedzieć z zewnątrz. Smarzowski powiedział Głodziowi, że y, skromne, a złote, czy złota, a skromne. No i co zrobił Głudzi? Wójt, został wójtem. jest są Ale jest, sołtysem, ale no. jest obiektem. Ale słuchajcie, jest obiektem memów. <grym> yy, I myśli, że się przejmuje? Y, on nie. Przebr jest, powiem po, po młodzieżowemu i kolokwialnie. Ma wywalone na to. Biskup Głódź ma wywalone na to, co się o nim pisze. Ma posiadłość, ma jakąś tam minimalną władzę. Przychodzą ci, którzy mu się w pas kłaniają wciąż. I żyje mu się dobrze. No. Zgoda. Przepraszam za ten Schodzę z głodzia. Chcę powiedzieć tylko, że Kościół potrzebuje naszej książki. Mhm. Jestem przekonany, że. Na pewno że... No, Polacy potrzebują. Po... Tej książki. I, i, I sami biskupi. Myślę, że ci, którzy y, są nieobecni, którzy są y, zbyt dyskretni, żeby powiedzieć cokolwiek, będą mieli argument. Trzeba Staną im pomóc. Się Mam taką nadzieję. Na tak dobrze, jak... A Jendraszewski jak zareaguje według Was? Na Jęd... taką, wyciągnie jakiekolwiek wnioski? Yy, Jendraszewski zareaguje w... tak samo jak Guś na Twój film. On byle czego nie ogląda, a Jendraszewski byle czego nie czyta. <laughs> Więc jestem przekonany, że Jendraszewski nie dotknie tej książki. I dobrze zrobi, bo prawdopodobnie mógłby się pochorować, biedaczek. Niemniej jednak, jego otoczenie najbliższe tę książkę przeczyta. Myślę, że Kraków już wystarczająco wycierpiał za grzechy poprzednika Jendraszyskiego, że mu się należy zmiana. I ta książka, mam nadzieję, pomoże kościołowi krakowskiemu. Zmienić metropolitę jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Bo tak to się dzieje, to znaczy, że jestem przekonany głęboko, że Franciszek, o którym zresztą piszemy bardzo dużo i ciepło w tej książce, bo nie tylko o grzechach, piszemy też o dobrych stronach chrześcijaństwa, o jakiejś nadziei. Gdyby, Drodzy widzowie, wam tak obrazowo pokazać, to tak. To jest o tych dobrych. O, a tu są grzechy. Tak mniej więcej wygląda statystycznie, jeśli chodzi o tych wciąż. No, ale właśnie, gdzie, gdzie jest. A nie, nie, ja nie oczekuję, że. gdzie jest grzech, tam łaskę widać wyraźnie. A, a żeby było jasne, ja nie mam z tym problemu. Wy zajęliście się tym, co Kościół ukrywa, co próbuje tuszować, co. E, e, Ukrywają hierarchowie, o czym chcą zapomnieć, albo o czym chcą, żebyśmy my zapomnieli. I bardzo dobrze, że ta książka jest, i, i nie da się napisać książki, w której napisze się o wszystkim, co dobre zrobił Kościół, i o wszystkim, co złe. Wiadomo, że każdy autor wybiera pewien wycinek, i tutaj w ogóle bez dwóch zdań w tej kwestii. Natomiast ja wrócę do trochę, bo to jest taki spór akademicki: o to, czy polski kościół może się zmienić pod wpływem takiej krytyki, czy to filmowej, czy książkowej. Wiesz, co ja ci powiem, że polski kościół, to Stasiu kiedyś powiedział, jest kamieliną. On nie ma nic wspólnego z religią. To dla nas nie jest instytucja religijna. To jest korporacja po prostu oparta na strachu, na kasie. I na różnych patologiach. To jest cały wachlarz tej y, patologii. To jest homoseksualizm, to jest uwikłanie w SB. Teraz padły nam w, w, w ręce akta ipn no, dotyczącą, dotyczącą bardzo ważnego księdza z, z archidiecezji krakowskiej. No i, no i, no i miał dziecko. E, piął się w tej strukturze, tej archidiecezji. Jan no, Paweł II rob... o wszystkim po prostu wiedział. Robił, no, kasę nawet. robił kasę Robił kasę i, i, i tak dalej. I wiesz... i dla mnie, to znaczy dla mnie nie chcę nikogo urazić, tak? bo ja rozumiem prostych ludzi, którzy bądą się na różańcu, bo im to pomaga, którzy mają pewien swój świat, dziesięciu przykazań, i, i, i to jest okej. Okay. Tutaj my się pod tym podpisujemy, to jest pewien format życia, w którym my, my nie mam nic przeciwko. Natomiast zwróćmy uwagę, że współcześni polscy biskupie są faryzeuszami, o których Jezus pisał, że. No właśnie, że, że wybierają pierwsze miejsca w synagogach, wyłudzają pieniądze od prostych ludzi, odróżniają się te śmieszne stroje. Te czapki, te, te wszystkie lampasy. No taki Jędraszewski, mam takie wrażenie, że nawet jak on prawie godzinę, msze, to on się chyba piętrze przed lustrem z trzy godziny. To jest facet, zawsze wiesz, od stóp do głów e, zrobiony. Lubi dobrze wyglądać. Bardzo lubi dobrze wyglądać. On to, to był zawsze człowiek, który dbał bardzo dobrze o to, jak jest postrzegany. W tej chwili zamknął się w swojej bańce, oczywiście. znaczy, on nie ma takiego lustra, w którym by mógł się skonfrontować z rzeczywistością, bo ja myślę, że taki Jędraszewski, jakby przyjechał do Warszawy normalnie pociągiem, wyszedł. Chce sobie gdzieś pochodzić. Nie wiem, nie życzę mu tego, ale myślę, że prawdopodobnie by dostał od ludzi Bęski, bo mają go po prostu dość. Że aż tak. No, myślę, że aż tak. Wiesz co? Ja ci to kiedyś mówiłem prywatnie, a chyba w żadnej rozmowie takiej publicznej to nie padło, więc. Padnie ja nie, teraz. ja aż się boję, co powiesz. Nie, pamiętam, jak Cię poznałem w 2019, hmm. dobrze mówię? W 2018 roku, kiedy pracowałem nad filmem Tylko Nie Mów nikomu, byłeś taką osobą, która była oburzona, wstrząśnięta sprawami przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Miałeś pierwszych klientów, ofiary, którym pomagałeś. Hmm. Ale jednocześnie na każdym kroku bardzo podkreślałeś, że, że nie, nie atakujesz kościoła, hmm. że tam jest jeden przypadek, hmm. że kościół jest w porządku. Że podkreślałeś też. Swoją wiarę. Mm -hmm. e, I mam wrażenie, że w ciągu tych trzech lat przebyłeś niebywałą drogę. To jest tak, jakbyś, nie wiem, e, zajrzał właśnie za kotarę i zobaczył, e, że pewna fasada, która jest ustawiona, która pięknie wygląda, to jak zajrzysz z tyłu, mm -hmm. to tam jest e, brud i ty, bo, i ty zajrzałeś za tą fasadę. Bo jednak. Nie, znaczy, nie wiem, czy ja dobrze to oceniam, tak, tak. ale wydaje mi się, że od osoby, która deklarowała swoją wiarę i przywiązanie jakieś do kościoła, znalazłeś się na pozycji osoby, która oczywiście do wiary nic nie ma, ale jesteś zdecydowanym antyklerykałem się stałeś. Wiesz co? Ja rzeczywiście poznałem się w takim okresie, tuż przed taką żałobą po moim kościele. Bo rzeczywiście, wiesz, obydwoje no, ze Stasiem pochodzimy z jakichś rodzin, gdzie, gdzie, gdzie ten obrządek katolicki był bardzo ważny. Wiesz, no w tej chwili to, mam nadzieję, że z tego wychodzę i ta książka jest jakimś zamknięciem tego tematu. Czułem się przez długi czas, przez ostatnie lata, jak taki, wiesz, 16 szesnastolatek, który buntuje się przeciwko swoim rodzicom. Wiesz, to jest takie smutne, że stary chłop w wieku 45 lat plus, tak, przychodzi taki okres, ale myślę sobie, że nie jestem tutaj odosobnionym przykładem. Wiesz, ja poznałem wielu wspaniałych ludzi, z naszych też ja nie chcę wymieniać ich nazwisk bo oni są w tym procesie to są bohaterowie twoich naszych filmów i ja też spotkałem się z tym że oni na początku że oni gdzieś pojadą do biskupa Rysia że ten prymas polak to on jest takim wiesz facetem który tam tutaj o nich zadziała niestety zderzają się ze ścianą tak w momencie kiedy Chcą więcej jawności, ja już nie mówię o odszkodowaniach po prostu, i tego nie potrafią zrozumieć, nie? bo to, co robi hierarchia, polska hierarchia, jest zaprzeczeniem po prostu autentycznie e, do przesłania e, Ewangelii. No i wiesz, no i w pewnym momencie możesz być jak ten tłum, tak? bo wiesz, my tu gadamy o Jendroeszowskim, gadamy o, o, o różnych biskupach, ale wiesz, gdyby w Polsce rzeczywiście byli katolicy, ludzie oddani Bogu, to by tego Jendraszkiego wywieźli na taczce już po prostu dawno, tak, generalnie. Ale on im nie przeszkadza. No, Głódź, który ja kłóczył... Ku... Ale wskazujesz, i Guś to są ale nie, to, to... wyraziści, mocno konserwatywni, mhm. związani też politycznie mhm. hierarchowie. No ale mamy historię ziemby, tak? Mhm. Takiego liberała kościelnego, szanowanego, poważanego, mhm. uważanego za autorytet. I myślę sobie, że rozczarowanie związane z Dominikaninem Ziembą jest dużo większe niż rozczarowanie z takim Jendraszewskim. Mhm. E, tak mi się wydaje. Znaczy, no, wiesz, no, z całą pewnością, ja ci powiem, że. Bo jest... nagle się okazuje, że wiesz, że, 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 że tam nie ma nikogo dobrego. Że nawet ci, którzy wydają ci się e, normalni, uczciwi, Porządnie. Nagle, Wiesz, piszemy o tym w książce, bo to jest tak, że rzeczywiście Kościół to jest jedna z zasad Gomory. Piszemy do, do zasad Gomory. Wystawia sobie takiego człowieka, który ładnie wygląda, fajnie mówi, na nas takim człowiekiem, no, który budzi nas szacunek. No, jest nie wiem, prymas Polak. tak? Tylko, że prymas Polak nic nie, no, może. nic nie może. On nie ma nic do powiedzenia. To jest wymowne. To jest wymowne, w jakim stanie jest polski episkopat, skoro szefuje mu e, taki Gądecki i Jenderał to, no dobrze ale, sobie, stoi, nie, nie, sam, dobrze, ale dobrze, ale przypomnijmy sobie biskupa Pieronka, jego oburzające słowa dotyczące przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Hmm. Gdzie on powiedział, że to jest sprawa tego duchownego, że to nie jest sprawa Kościoła, Kościół nie powinien nic płacić, żadnych odszkodowań. Biskup Pieronek, niby taki e, progresywny, e, otwarty, e, liberalny, e, e, pokazywany w tych mediach właśnie e, ale to centrowo to Tomek, jeżeli masz po prostu w rodzinie ludzi z moralizowanych, którzy biją dzieci, którzy są niedobrzy, którzy są takimi czarnymi charakterami i pojawi się jakiś wujek, który czasami da cukierka, tak? No to jest on brany już, wiesz, za taką osobę, która rzuca dużo światła w tym domu. I tak to wygląda też z Pironkiem, tak to wygląda z Polakiem, tak to wygląda z biskupem Rysiem, tak to wygląda z biskupem, nie wiem, Muskusem ostatnim, który jest takim obiecującym e, biskup, e, biskupem. Polski kościół jest po prostu stajnią Augiasza, no i Stasio ostatnio mówił na temat, w jaki sposób Herkules sobie poradził z Stadnią Trzeba ją po prostu. Puścić z nurtem. Właśnie. Trzeba rzekę Wisłę zmienić, koryto, żeby... Nie trzeba. Idzie dobrze. <laughs> Idzie, dobrze. Idzie dobrze. Kraków, Warszawa, Ale... Płock. Słuchajcie... Bardzo dobrze Wisła płynie. I Gdańsk. Słuchajcie, yy, nawet nie musimy przestawiać tej rzeki. No. Ale jeśli mogę, bo coś mi się skojarzyło z, i z twoim pytaniem, i z, i z tym, co mówił Artur. Może, jeśli mogę, chwilę yy, zatrzymać się na temat, yy, dlaczego uważasz, że katolicyzm polski nie jest religią. Otóż wydaje mi się, że tu trzeba doprecyzować, tak jak dla mnie tym koniecznym doprecyzowaniem jest ta teza taka bulwersująca Polaka, że jądrem chrześcijaństwa jest ateizm, e, tak samo e, to, że polski katolicyzm nie jest religią, to tak naprawdę mówimy, że polski kler, polscy biskupi Op, zapomnieli, zapomnieli o religii. Dlaczego? Bo religia, jak etymologicznie, religio, religare, łączyć to jest, to jest pewne zjawisko kulturowe, które stwarza atmosferę łączenia. Ludzie odkrywają to, co ich łączy, zdają sobie sprawę, że naprawdę poza drobnymi różnicami jako ludzkość jesteśmy jedno. I wszystkie religie, jeśli są pozytywne, właśnie to umożliwiają. Natomiast polscy hierarchowie i księża w większości dzielą stwarzają sztuczne podziały, wynajdują wrogów. I w tym sensie to jest zaprzeczenie religii. To nie jest tylko, że to nie jest religia, ale to jest wręcz sprzeczne z religią. Także książka, owszem, jest antyklerykalna, jest antyhierarchikalna, ale tak naprawdę jest apelem do katolików, tych wierzących, odkryjcie to, co zostało wam zabrane przez biskupów. Tak jak Jezus mówił, w tym sensie jest to bardzo ewangeliczna książka. Jezus mówił, że Wypędzić kupców? Że świątyni. sami wiążecie ciężary, których na siebie nie bierzecie, a, a innych obciążacie. To znaczy, że, że tak naprawdę przesłaniacie Boga pełnego miłosierdzia, Boga, o którym mówili prorocy. I coś takiego się stało dwa tysiące lat po początku tej przygody, jaką jest chrześcijaństwo, że biskupi polscy weszli w miejsce właśnie tych faryzeuszy. I my o tym głównie mówimy. Także jesteśmy za Jezusem, a przeciw Biskup. I tu postawimy kropkę. E, Gomora, e, pozycja obowiązkowa w każdej szanującej się bibliotece. Także prywatnej. E, Artur Nowak, Stanisław Obirek, autorzy tej książki. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moglibyśmy pewnie jeszcze. Jeszcze długo e, rozmawiać, e, ale też obiecuję, że ten duet e, autorski, ponieważ już wspomnieli o tym, że materiałów mają dużo i że wciąż pracują, więc pewnie wrócą z czymś nowym, ale na razie macie świeżą gomorę. E, dla patronów Sekielski Brother Studio będzie kilka egzemplarzy e, z autografami e, autorów, specjalnie dla patronów. Sekielski Radar Studio. Każdy może zostać patronem. Wystarczy wejść na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Tam jest cała instrukcja, jak zostać patronem, jak wspierać nasze studio, po to, aby takie rozmowy między innymi się odbywały. Bardzo Wam dziękuję. Znakomita książka, polecam i do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.